Michał Jelonek, to jest Republika. Dzień, kłaniam się Państwu ponownie. Kolejna rozmowa przed nami. Robert Bąkiewicz jest moim Państwa gościem, prezes Stowarzyszenia Roty Marsz Niepodległości, prezes Partii Niepodległość. Kłaniam się Panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, we Francji, wzbudziła wiele kontrowersji i oczywiście wiemy z jakich powodów. Ja mam przed sobą obrazek. Obrazek, który został, szanowni państwo, zaprezentowany podczas tego występu, nazwijmy to, artystycznego. Tutaj u góry widzą państwo kadr z tej ceremonii. To jest oczywiste nawiązanie do freska Leonarda da Vinci, Ostatnia wieczerza. Po raz kolejny, bo to nie pierwszy raz, obrażane są uczucia katolików, chrześcijan na całym świecie w świetle kamer przy wysokiej oglądalności. Pytanie, po co organizatorzy tych igrzysk, organizatorzy igrzysk olimpijskich, no, prezentują w ten sposób te obrazki? Dlaczego mamy do czynienia z takim atakiem na chrześcijan, na katolików? Po pierwsze, panie redaktorze, drodzy państwo, powinniśmy pamiętać o tym, że kwestia dotycząca ataków na katolicyzm, na chrześcijaństwo, to jest tendencja, która utrzymuje się od wielu lat. W tej chwili tak naprawdę przez świat przetacza się antykatolicka, antychrześcijańska rewolucja, próbująca stworzyć nowego człowieka, wprowadzająca inżynierię społeczną, taką, w której ludzie będą tak zdemoralizowani, że będzie można po prostu mieć nad nimi pełną kontrolę. Ta cała inscenizacja, ten cały cyrk, z którym mieliśmy do czynienia na początku inauguracji Igrzysk Olimpijskich, jest tylko tego potwierdzeniem i jest pokazem tego, że granica jest nadal przesuwana. To jest oczywiście uderzenie, tak jak powiedziałem, w wiarę, w katolików. Natomiast to nie są tylko uczucia. No, ja jestem katolikiem, myślę, że wielu z państwa, którzy nas oglądacie, też jesteście katolikami. To jest uderzenie po prostu w Boga, w Chrystusa, kogoś, kto dla nas obiektywnie istnieje. Jeśli z podobną taką wizualizacją mielibyśmy do czynienia, która uderzałaby w judaizm, w islam albo w jakąkolwiek inną religię, to te osoby, które stworzyły tą prezentację na początku igrzysk, ci organizatorzy ponieśliby ogromne tego konsekwencje. Dzisiaj część środowisk lewicowych, a szczególnie tych w Polsce, mówi o tym, że to jest po prostu obszar wolności słowa, obszar wolności prezentacji pewnych poglądów. Nie, proszę. Panie prezesie, mamy wypowiedzi polityków. Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Piękna, wielka ceremonia, wy czepiacie się jednego obrazka i robicie z tego jakieś wielkie halo. Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Podobała się ta instalacja artystyczna i dodaje, gdyby dziedziną olimpijską było obrażalstwo i krytykanstwo, Polska mogłaby wystawić zacną ekipę. Proszę państwa, ale wróćmy do tego, co my tam mieliśmy, zanim skomentujemy to. Pokażmy te słowa. To jeszcze raz do kamery, bardzo proszę. To jest ten kadr, tu jest ten kadr, szanowni państwo, i również w tej instalacji jest użyte dziecko. No to myślę przede wszystkim też szokuje. Proszę państwa, ale te obrazy wszystkie ewidentnie miały na celu wywołanie takich skojarzeń, że tam jest prowadzona orgia seksualna, te obrazoburcze, takie postawy tych ludzi. Tutaj przy jednemu z tych aktorów, no naprawdę, no genitalia wyszły na wierzch, no to przy dziecku. No, proszę państwa, my mówimy o czymś, co nie powinno mieć miejsca, co powinno być powszechnie po prostu piętnowane. Tutaj słyszymy głosy jakichś polityków, którzy sprzyjają tej rewolucji, o której mówiłem. I teraz najważniejsze jest to, taki morał powinniśmy wyciągnąć z tego wszystkiego, zanim jeszcze będziemy o tym być może mówili, że my jako chrześcijanie, ale też ludzie, którzy kulturowo są związani z chrześcijaństwem, z tymi wartościami wychodzącymi z dekalogu, powinniśmy postawić jasno granice. Powinniśmy powiedzieć o tym, że w tej chwili szykujemy się po prostu do wojny, bo to jest wojna. To jest wojna wymierzona w cały system wartości, w którym wychowywaliśmy się my, w którym wychowywali się nasi dziadowie, przodkowie, i tak dalej, i tak dalej. Od tysiąca lat jesteśmy tym przesiąknięci światem tak naprawdę miłości, bo wiara chrześcijańska to jest przecież miłość, to jest jednak szacunek dla drugiego człowieka. I jeśli dzisiaj tej wiary nie obronimy,
A widać, że hierarchowie kościoła no, są w jakimś, jakiejś obstrukcji totalnej, w jakimś, no nie wiem, być może się boją, być może jakiś lęk wywołuje w nich przeciwstawienie się temu złu. Natomiast powinni znaleźć się ludzie, którzy po prostu będą bronili Chrystusa, będą bronili wiary, będą bronili rzeczy najważniejszych, będą bronili przyszłości naszych dzieci, bo o to toczy się walka. To obrazki, odpowiedzi to jest na tego typu działania, na ataki, na Kościół, na wiarę pan by oczekiwał? Ja bym oczekiwał tego, że katolicy na tyle się zorganizują, że nie pozwolą więcej w Polsce, na przykład na to, żeby były zamykane dzwonnice, żeby dzwony nie mogły dzwonić w kościołach, bo to jest tylko fragment, to są pierwsze kroki, próby jakby wchodzenia na przestrzeń tą kościelną wiary po to, żeby odbierać nam możliwości tutaj no, jakby kreowania rzeczywistości według zasad cywilizacji łacińskiej. Powinniśmy jasno przeciwstawić się temu złu. Powinniśmy wszelkie tego typu na przykład koncepcje takie obyczajowe, które na przykład mają wprowadzać małżeństwa dwupłciowe, adopcje dzieci. No bo przecież to tak naprawdę w tej chwili w Sejmie toczy się też dyskusja. Tam w tej chwili mają być może nie małżeństwa, ale mamy taki okres przejściowy do tego, żeby wprowadzić polskie społeczeństwo, przyzwyczaić do tego, że tak właśnie będzie. No, że mamy na poziomie unijnym projekt wprowadzający uznanie wzajemne małżeństw. Chodzi o adopcję przez pary jednopłciowe. Wówczas, kiedy do takiej adopcji dochodzi gdzieś w jakimkolwiek kraju Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej, to automatycznie w Polsce również miałoby to być uznane. To prawda. W taki sposób chcą nas zmusić do tego biurokraci z Brukseli i z Berlina. Natomiast pamiętajmy o tym, że tutaj, jeśli będziemy zginali kark, jeśli nie powiemy dość, jeśli nie powiemy stop, to ta rewolucja się nie zatrzyma. Ta rewolucja ma zniszczyć cały system wartości. Ta rewolucja ma zabrać nasze dzieci. Ta rewolucja ma zdemoralizować polskie społeczeństwo. Ma odebrać w ten sposób możliwość obrony przed tymi, którzy chcą zarządzać polskim narodem. Szerzej Europą albo tą cywilizacją białego człowieka. Trzeba powiedzieć stop, trzeba powiedzieć koniec, trzeba powiedzieć, że szykujemy się na kolejną krucjatę, szykujemy się na kolejną wojnę, sprawiedliwą krucjatę. Zresztą z krucjatami też nam wmówiono, że chrześcijanie mordowali. Chrześcijanie czy chrześcijaństwo wprowadziło cywilizację człowieka na zupełnie inny poziom. Ci ludzie przeczą temu, że chcą dobra, dla dzisiejszych Europejczyków, że chcą dobra dla dzisiejszych Polaków. Ci ludzie propagują homoseksualizm, ci ludzie propagują zboczenia, ci ludzie propagują orgie, ci ludzie propagują wykorzystywanie dzieci, bo przecież no, takie są w tym materiale, przecież takie są tak naprawdę insynuacje, czy próby tych aktorów zagrania w ten sposób, że może kojarzyć się to jednoznacznie, no proszę państwa, z orgią, z dziećmi. No przecież czy my mamy milczeć i w to wszystko wbija się Boga, wbija się ten obraz Leonarda da Vinci, który przedstawia Chrystusa i ostatnią wieczerzę, że ostatnia wieczerza to jest orgia. Proszę państwa, a my siedzimy cicho, a my nic nie mówimy, a my się nie buntujemy, a my w domu może sobie tam pod noskiem coś powiemy, a tak naprawdę oni niszczą wszystko to, co jest dla nas najważniejsze. Oni atakują Chrystusa. Ale jednocześnie domagają się te same środowiska, które w ten sposób atakują wartości, domagają się tolerancji i zrozumienia dla tego środowiska. Panie redaktorze, drodzy państwo, tu nie o żadną tolerancję chodzi. Tolerancja, czy słowo tolerancja jest dzisiaj rozumiane jako element akceptacji i ma służyć tylko temu, żeby obezwładniać nas, żebyśmy mogli się bronić przed rzeczami, które są ewidentne, które są jednoznaczne. Ci politycy, których pan redaktor cytował przed chwilą, oni próbują wprowadzać nas w jakiś intelektualny bełkot i przekonywać o tym, że to było po prostu przedstawienie artystyczne, które w ramach swojej projekcji może tworzyć pewien obraz, że to nie ma żadnego związku z religią, z wiarą, z obrażaniem kogokolwiek. No po prostu musimy wiedzieć o tym, że artysta może pokonywać wszelkie granice. Nie, proszę państwa. Robią to celowo, bo
Wyobraźcie sobie, jaka by była sytuacja, w której, mówię, nie, tutaj by było naśmiewanie z Mahometa albo z judaizmu. Proszę Państwa, skandal by był na całym świecie. Milczymy? Będziemy milczeli? No to nas zniszczą. To dzieci nam zostaną odebrane, bo dzieci zostaną wtopione w tą rzeczywistość po prostu zboczeńców, dewiantów, homoseksualistów i pederastów. Jeśli się na to zgodzimy, ja się na to nie zgadzam. Ja będę bronił do ostatniego dnia Polski, własnych dzieci, przed tym, żeby ta fala po prostu no, demoralizacji owładnęła Polską. Być może część Państwa ogląda nas z miast, z miasteczek spoza Warszawy. Te duże miasta naprawdę już chłoną te pewne elementy, te elementy degeneracji społecznej. I je tutaj coraz bardziej widać, bo ta propaganda oddziaływuje po prostu na młode pokolenie, które są wykorzeniane z własnej tożsamości, wykorzeniane z religii, z wiary, z zasad, którymi żyli przez wieki nasi ojcowie. Dla Krzysztofa Śmiszka, byłego do niedawna wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła do Parlamentu Europejskiego, poglądy, które prezentuje pan, ale również szereg oburzonych i słusznie oburzonych ludzi na całym świecie, bo nie mówimy tylko o Polsce, niedouczona prawica zawsze znajdzie powód do histerii. Pan poseł Śmiszek ma zaburzenia seksualne. Nie dziwi mnie to, że on będzie chronił tego typu przedstawień. To jest moja oczywiście optyka. On o tym mówi publicznie. Dlatego uważam, że jego wypowiedź no, nie jest zupełnie obiektywna i z tego typu odpowiedzią no, nie da się tak naprawdę polemizować. No, ten człowiek odrzuca też to, że cały świat, proszę Państwa, ale to cały świat w tej chwili, taki konserwatywny, grzmi. W Stanach Zjednoczonych nakładane są jakieś obostrzenia na firmy, które finansowały to otwarcie, finansują olimpiadę. Niektóre firmy się wycofują z tego typu przedsięwzięcia. Inni ukrywają się, nie odbierają telefonów. No jest po prostu, burza jest na całym świecie. Nie wierzcie tylko w to, tak jak próbuje nam tutaj Lewica, pan Śmiszek i inni wmawiać, że my tutaj, tacy zaściankowi Polacy, nie rozumiemy po prostu wielkości świata, nie rozumiemy artystów, nie rozumiemy dzisiejszej kultury. Nieprawda. Świat przeciwstawia się temu złu, które zostało zaprezentowane na otwarciu olimpiady we Francji. To zostawmy ten temat oczywiście do Igrzysk Olimpijskich i w komentarzach dotyczących tego, w jaki sposób została przedstawiona ta ceremonia, wielkie otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Będziemy wracać. Patrzę na kalendarz. Za 3 dni, 1 sierpnia, więc data niezwykle ważna w polskiej historii, 80. okrągła rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Marsz Powstania Warszawskiego przejdzie ulicami Warszawy o 17 z ronda Romana Dmowskiego. Tak, panie redaktorze, drodzy państwo, jak co roku zapraszam państwa na Marsz Powstania Warszawskiego. To jest największa tego typu impreza organizowana w Warszawie. Co roku kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków, ale nie tylko warszawiaków, Polaków po prostu zjeżdżających się z całej Polski, a nawet ze świata. Weźmie udział. Tylko jak wygląda proces, który no, toczy się przed warszawskimi sądami? Bo wiemy o tym, że Rafał Trzaskowski takich inicjatyw nie popiera. Co więcej, takie inicjatywy zwalcza. Prezydent Warszawy nie chce, żeby w jego mieście odbywały się patriotyczne manifestacje mające na celu upamiętnienie tego bohaterskiego zrywu. Trzeba pamiętać o tym, że całe środowiska lewicowo-liberalne od 1989 roku próbowały niszczyć pamięć historyczną. No, nie dziwota, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, wcześniejszy prezydent z tej opcji politycznej, co pan Trzaskowski, a dzisiaj pan prezydent, no, zwalczają po prostu polskich patriotów. Dlatego tym bardziej powinniśmy pojawić się na ulicach Warszawy. Oni oczywiście pozorują, że oni są patriotami. Oni zapraszają tam właśnie, żeby obniżyć jakby wartość tych obchodów. Zapraszają jakieś komanda, homokomanda, proszę państwa, na te wydarzenia. No właśnie nazwa w ogóle komando to jest coś niewyobrażalnego dla tych, którzy przeżyli II wojnę światową. Ja przypomnę, że komanda to były w obozach koncentracyjnych organizowane przez Niemców. To były oddziały do mordowania. Dzisiaj próbuje się nam wmówić to, że ci ludzie walczyli
uznali za jakiś, nie wiem, homoseksualizm, za dostęp do, nie wiem, powszechnej kopulacji. No przepraszam za te słowa, no ale tak to wygląda. Pan Rafał Trzaskowski próbuje tym ludziom, czy tymi ludźmi niszczyć pamięć historyczną. Oczywiście, widząc pewną optykę działań tego środowiska patriotycznego, optykę na cały czas propagowanie historii, naszej tożsamości i pamięci, oni też zaczęli robić pewne ruchy. Można tutaj powiedzieć nawet o tym, że próbowali przejmować pewnych powstańców czy pewne środowiska, ale robią to tylko w celu takim, żeby to tak naprawdę zniszczyć. No i mamy ciągle z nim no, jakby walki. Tutaj kopiemy się po łydkach, nie tylko medialnie, ale również właśnie w sądach. Dzisiaj chyba też to jest niezwykle ważne w kontekście zmian programowych w nauczaniu polskiej młodzieży. To wiemy, że Ministerstwo Edukacji ogranicza, i to w sposób radykalny, tę wiedzę podstawową z zakresu właśnie historii, bo tak ważne wydarzenia, jak chociażby rzeź Woli w trakcie Powstania Warszawskiego, z podręczników znika. Proszę Państwa, my od początku tego programu rozmawiamy o takich rzeczach, które wydawałyby się jeszcze 10 czy 20 lat temu kompletnie niemożliwe. No dzisiaj Niemcy napiszą podręczniki. Donald Tusk, jego środowisko cieszy się, pokazuje to jako pewien taki no, nawet korzyść, którą otrzymaliśmy we współpracy z niemieckim sąsiadem. No po prostu ta historia, która dotyczy nas, Polaków, ma być dzisiaj zakłamywana. No, ma być zakłamywana po prostu tutaj rękami Niemców. Dlatego 1 sierpnia, godzina 17, Rondo Dmowskiego, będziemy protestowali przeciwko tego typu edukacji, będziemy protestowali przeciwko polityce niemieckiej, która nie chce rozliczyć się za reparacje za II wojnę światową. Pięknie dziękuję. Robert Bąkiewicz, prezes partii Niepodległość, prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie. A dziękuję. My przenosimy się przed ambasadę Francji. Tam na miejscu jest Michał Gwardyński. Michale, w kontekście tych wydarzeń, ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, prezydent Francji Emmanuel Macron napisał: to jest właśnie Francja. No właśnie, to jest właśnie Francja. Z jednej strony mamy głos płynący ze strony prezydenta Piątej Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona, który chyba uradowany tym aktem, który miał miejsce w piątkowy wieczór na ulicach Paryża nad Sekwaną, napisał, że w taki sposób wygląda Francja, w taki sposób wygląda ta lewicowa otwartość i progresywność. Z drugiej strony mamy głosy płynące również z nad Sekwany, między innymi eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego Marię Maréchal, która przeprasza całą społeczność chrześcijańską za te akty profanacji, które miały miejsce, która mówi, że to nie jest Francja, a to lewicowa mniejszość, która rządzi Francją. To ta skrajna lewica, która dorwała się w ostatnim czasie do władzy, zorganizowała tego typu spektakl, tego typu igrzyska, które mają na celu obrażenie chrześcijan, a także katolików. Również konferencja Episkopatu Francji zabrała głos w tej sprawie, w sposób znaczący zaprotestowano przeciwko tym wydarzeniom, ale mamy stanowisko także Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i to jest dość troszeczkę absurdalne, chyba można powiedzieć, tłumaczenie, bowiem przedstawiciele MKOL-u na antenie telewizji Sky News twierdzą, że tego typu performance miał za zadanie no właśnie pokazanie tolerancji, otwartości, szeroko pojętego dialogu, a także współpracy, i nie chcieli nikogo tym urazić. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszają, ale miało to na celu no właśnie stworzenie takiego społeczeństwa inkluzywnego, więc też duża niekonsekwencja, która płynie ze strony MKOL-u. No i rzeczywiście widać, że zarówno prezydent Republiki Francji, jak i rząd brną dalej przy tym i są uradowani tym spektaklem, który miał miejsce w piątek na ulicach Paryża. Pięknie dziękuję. To Michał Gwardyński sprzed ambasady Francji. My, szanowni państwo, przenosimy się za chwilę do Ekspresu Republiki. Ten odjeżdża punktualnie o 16:55. Pozostańcie państwo z telewizją Republika.